Serwus, tu Bartek. Wszystko u was w porządku? Co zrobisz? Ale mam nadzieję, że po filmie już będzie dobrze. Dzisiaj będę starał się zadawać mądre pytania i uzyskiwać różne odpowiedzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja zadam pani jedno pytanie. Proszę pana, jedno pytanie. Czy Unia Europejska według pana przetrwa? Kupię z tego małego psa, kupię dużego. Psa pan kupi? Tak. Dlaczego? Żeby mnie pilnował. Czy grozi nam według pani epidemia eboli? Wapniak się skończył. Tak? No, a ile można skakać na skakance? Co jest ważniejsze, być czy mieć? Remontowałam łazienkę. Tak? Wydałam dużo pieniędzy, kafelki w promocji. Pana, co pan sądzi o Natalii Siwiec? To od razu wam mówię, ten przystanek tutaj tak zabajzelowany jest, że śmieci, kupa liści, nikt nie zamiata, nikt nie sprząta, papiery leżą. Po prostu jest wielki bajzel, nic więcej, no. Czy czytasz książkę? Niebieskie kulki, uwielbiam jak chodzą takie ludziki fajne niebieskie. Jaki ma pani stosunek do Natalii Siwiec? Polę wodę gazowaną, średnio zmineralizowaną. Jak żyć? Lubię pomidory. Na pewno? Tak. Wszystkiego dobrego. Czy chodzi pani na randki? Ja piekę ciasto drożdżowe lub kruche. Czy zostały przekroczone granice złotego smaku? Ale ja wolę iPhone'a. Którego rapera najbardziej pani propsuje? Na rynku, jak tak są, wie pan. Idę tam sobie, a tam tak dużo tam różnych raperów jest i tam jest fajnie. Czy według pana ładni ludzie mają łatwiej żyć? Dobry jest, smaczny kebab z majonezem. A czy według pana być czy mieć? Cztery, tak. Na pewno cztery? Cztery, tak? Na sto pewno. Zdecydowanie. Według pana, która Polka jest najpiękniejsza? No właśnie jadę za niej garnitur, bo brat ma wesele niedługo. Jakie dzieła Chopina jest w stanie pani zanucić? Idę rosół robić dla syna, gotować marchewkę i kotlety bić dla syna. Czy fani człowieka wargi to tylko gimnazjaliści? Proszę pana, ja wynajęłam ekipę budowlaną do łazienki. Wszystko mi źle zrobili, tylko jedna fuga była dobrze. Pana, dla pana ważniejsze być czy mieć? Raczej przyjdzie, żeby wszystkich tam wymylić na paczkach. Na taczkach? No, no i oczywiście. A, nie nadają się? Nie, raczej nie. A, proszę pani, czy według pani ładni ludzie mają łatwiej? No, mój pies wczoraj był na spacerze i nie mógł się wysrać. Aha. Super, racja. Dzisiaj wyszło, że ta zielona bluzeczka i różowe... A z trzech dni nasze tą zieloną bluzeczkę. Ale to jest wtedy troszeczkę pewnie przepocone. Pan długo przygotowywał stylizację na dzisiejsze wyjście? Nie, ja to spontanicznie przyszedłem. Naprawdę? Pełen spontan? Co według pana było pierwsze, jajko czy kura? Kobieta była, która jest wspaniała, jest uczciwa, jest rozsądna, daje mi i kasę, daje mi i piwo mi kupuje, papierosy mi kupuje. Naprawdę jest kobieta super.